Dzień dobry, w kolejnym filmiku będzie o ustawieniach. Mianowicie jak przypisać po prostu przyciski pod manuałem do programu Majorgan Grand Org czy Hauptwerk. Dzisiaj skorzystamy z Grand Orga. Z sampli skorzystamy. To jest jakieś, są jakieś sample pod registrację do jakiegoś Johannusa, mało ważne. Dobra, więc tak, uruchamiamy sobie naszą konsolę. Trzeba znaleźć po prostu event do manuału, więc najeżdżamy myszką na klawiaturę. Prawy klawisz przyciskamy. Eventa i listen to event. O, już znalazło. Teraz pierwszy manual to był drugi, pierwszy eventa. Wciskamy, ok. Dalej, seta musimy sobie pierwsze zaprogramować, więc ja sobie robię to w ten sposób w panel. Generals, on tu się schował już. Generals seta sobie zaprogramujemy, więc najeżdżamy na seta myszką. Prawym eventa szukamy, przyciskamy. O, oświecił się. Przycisk nam oświecił. Gasimy przycisk, jest ok. Dobra, teraz sobie musimy ustalić przyciski tutaj, które będziemy sobie przypisywać. Na przykład no jedynka będzie jedynką, nie? Czyli najeżdżamy na jedynkę. Tak, moment. Jest, teraz złapało. Ok, teraz dwójka. Najeżdżamy na dwójkę. Jest. Najeżdżamy na trójkę. Jest. Najeżdżamy na czwórkę. Jest. I najeżdżamy na piątkę. I możemy sobie zrobić szóstkę na przykład. No. I tak dalej, i tak dalej. Zamykamy. Sobie podłączać. Dobra, i teraz na przykład wybieramy sobie głos. Jakiś na przykład prestanta. No i pod jedynką chcemy go zapisać. Nie, on się nam świeci w tym momencie, tak. Set i przycisk. Wyłączamy przycisk, włączamy set. Dalej. Gambę, czyli set, przycisk, włączamy przycisk, włączamy set. Dalej na przykład chcemy sobie na przykład następny przycisk. A co ja zrobiłem w ogóle? Mam już zakodowane wszystko. A później trzeba oświecić. Jeszcze raz. Oświecamy przycisk. Set. Cyk. Włączamy. Sprawdzimy, czy działa. Działa. Dobra. Dalej. Set. Przycisk. Włączamy. Włączamy. Dobra. No i w tym momencie po prostu przełączając mamy jedynkę, potem mamy dwójkę, potem mamy trójkę, czwórkę, na przykład możemy sobie więcej zaprogramować. Pod szóstką na przykład, czyli set, przycisk, wyłączamy, wyłączamy i teraz sobie zobaczymy. Wyłączamy wszystko. Jedynka na przykład i na drugim manuale i nam się oświeciły wszystkie przyciski, które po prostu zapamiętaliśmy. Przełączając przycisk, no to jest przełączamy sobie na przykład jedynkę. Na przykład chcemy następne głosy, cyk, a potem wyłączając, czyli dwa razy przyciskając ten sam przycisk
już nam się załącza dowolna kombinacja po prostu, którą tam po prostu chcemy sobie załączyć, no, w tym momencie. Dobra, więc mniej więcej jest to wiadomo, o co chodzi. Kilka słów o tej konsoli. Jest to konsola dwumanualowa. Tutaj w konsoli jest zastosowany profil klasycznego klawisza. To są bardzo dobre klawisze, bardzo dobrze się na nich ćwiczy. Konsola ma interfejsy MIDI in, MIDI out, jest 11 przycisków, jest set plus 10 przycisków pod manuałem. Do ćwiczenia wystarczająca sprawa. Dziękuję ślicznie, widzimy się w kolejnym filmiku. Najważniejsza rzecz, jak sobie już porobimy wszystkie ustawienia, trzeba oczywiście nie zapomnieć o tym, bo ja zapomniałem w filmiku to powiedzieć, zapis, czyli file zapisujemy sobie po prostu już na instrumencie wszystkie swoje rzeczy, które tam porobiliśmy, bo gdybyśmy wyłączyli i załączyli bez zapisu, no to już by nam się nie otworzył tak samo. Więc o tym trzeba pamiętać. Dzięki.